A dzisiaj z cyklu filmy edukacyjne. Często mnie krew zalewa, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi: proszę pana, przednia szyba jest nieoryginalna, pewnie wóz był, że tak powiem brzydko, rozpierdzielony. No ale oczywiście nikt nie wie, że szyby to sobie lubią pęknąć. A to akurat taki typowy przykład, że trzy bryki stoją i wszystkie mają pęknięte przednią szybę i w każdym jest przednia szyba oryginalna. Spójrzmy, Astra H, GM Original 2007 rok. Był sobie odprysk i odprysk wyjechała szyba, szyba już zakupiona, więc będzie naprawiona. Potem przechodzimy do pięknego Forda. No tutaj nawet widzicie, też coś strzeliło, zrobił się pająk. Nawet jest resztka kamienia wbita. Ale pewnie był rozbity, pewnie nieoryginalna szyba. No niestety też Ford oryginał, 6 rok. No i mamy coś świeższego, no niedużo, ale bardziej świeżo wyglądający pojazd. Tu sobie spojrzycie, 2008 rok, też oryginał volkswagenowski, też pęknięta przednia szyba. No i tu mamy ślad uderzenia kamieniem, więc pamiętajcie, że wyznacznik to, że gdy jest przednia szyba oryginalna, nie jest żadnym wyznacznikiem, że auto było bite lub nie. Po prostu normalka, szyby pękają, dlatego też często są wymieniane. A jak wiecie, ktoś się uprze, będzie miał auto rozbite, to i na szrocie znajdzie taką szybę, która będzie pasowała wam pod rocznik. Na razie z edukacji na tyle, hej!